Jest czwartek, 24 dzień stycznia. Tomasz Nykiel, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. Dziś miejscy radni mieli głosować nad uchwaleniem taryfy za wodę w roku 2013. Zmiany mają być podobno niewielkie, choć ten punkt nagle został wycofany z porządku obrad. Po 3 latach obsadzono stanowisko wicedyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Został nim Józef Kusiak, który odtąd ma zajmować się sprawami administracyjnymi. Podczas dzisiejszej sesji jeleniogórscy radni mieli pochylić się nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Stawka netto za metr sześcienny wody w Jeleniej Górze będzie wynosić w tym roku łącznie 10 zł 68 groszy. Stawki za odbiór wody są więc utrzymywane na tym samym poziomie od 2 lat, mimo wzrostu niektórych kosztów, związanych m.in. z pobieraniem wody dla celów komunalnych. Zmiany dotyczyć będą jedynie podmiotów gospodarczych. Dla gospodarstw domowych za zużycie metra wody i zużycie metra ścieku stawki zostają na tym samym poziomie, co w 2012 roku. I rzeczywiście, i to jest jakby powiedzieć, pierwsza część mojej odpowiedzi. Natomiast dla drugiej grupy taryfowej, bo w Jeleniej Górze mamy 2 grupy taryfowe, następuje niewielki wzrost cen. W przypadku wody o 70 groszy za metr, w przypadku ścieków o około 80 groszy za metr. Ta druga grupa stanowi około 25% naszych odbiorców. Nowy cennik podyktowany jest podwyżką cen opłat za śmieci, która czeka mieszkańców od połowy roku. I choć zaproponowane przez miasto i wodnik ceny są efektem zysku spółki, jaki w ostatnim roku udało jej się wygospodarować, to nie wszyscy radni patrzą na uchwałę pobłażliwym okiem. Wzrośnie opłata abonamentowa zarówno dla osób fizycznych, jak i dla podmiotów gospodarczych, a przy okazji jest znacząca podwyżka dla podmiotów gospodarczych, czyli dla tego segmentu funkcjonowania rynku, który właśnie powinien w dzisiejszych czasach być chroniony, a idziemy właśnie dokładnie w drugą stronę, więc jakby podejście prezydenta do zagadnień rozwoju gospodarczego miasta jest dla nas zupełnie niezrozumiałe. Jak zapowiada prezes spółki Wodnik, w ciągu 2 najbliższych lat w sieć wodociągową i kanalizacyjną ma być zaopatrzone całe miasto. Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi podczas sesji, Jelenia Góra jest jednym z samorządów, gdzie taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do najniższych. Jednak są osoby do tego nieprzekonane. Uważam, że woda, opłaty za wodę, za ścieki w Jeleniej Górze są bardzo duże i będę absolutnie przeciwny. Ludziom się żyje coraz gorzej. Wszystkie media, wszystko idzie w górę. To, co się dzieje, jeśli chodzi o podwyżki różnych mediów i nie tylko, to musimy wziąć pod uwagę, żeby jednak tym ludziom coś ulżyć. Uchwała miała być poddana pod głosowanie miejskich radnych, jednak przewidujący to punkt został zdjęty z porządku obrad. Był prezydentem Jeleniej Góry, radnym oraz prorektorem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Od kilku dni pracuje w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Mowa o Józefie Kusiaku, który sprawuje tam stanowisko wicedyrektora do spraw administracji. Mianowanie zastępcy dyrektora jest pewnym zaskoczeniem, zwłaszcza że od kiedy w 2009 roku z tego stanowiska został usunięty Rafał Szymański, było ono nieobsadzone. Co się zatem zmieniło? Została zakończona pierwsza część ważnych etapów rozwoju muzeum, mianowicie zakończyliśmy rozbudowę Muzeum Karkonoskiego i w tej chwili jakby sprawą najważniejszą stała się oferta merytoryczna tegoż muzeum i temu zamierzam poświęcić więcej uwagi. Józef Kusiak będzie nadzorował placówki Muzeum Karkonoskiego znajdujące się w Bolkowie, Szklarskiej Porębie oraz skansen uzbrojenia Wojska Polskiego. Jakie plany i wizje rozwoju ma nowy wicedyrektor? Może jakieś nowe spojrzenie. Uważam, że ta koncepcja związana między innymi z rozbudową, szczególnie tego oddziału Muzeum Historii i Militariów, jest bardzo ważna, o którym już mówiła pani dyrektor i w czasie rozmowy również o tym rozmawialiśmy. Uważam, że jest taka możliwość, żebyśmy jako muzeum skorzystali z środków unijnych, te, które Polska otrzymała w latach 2014-2020. Będziemy musieli wspólnie tutaj, nie wiem, być może z marszałkiem, na pewno z prezydentem, poszukać takiego miejsca, gdzie można było to muzeum
tak powiem, postawić, zbudować. I takie miejsca są, na przykład przy obwodnicy południowej. O Józefa Kusiaka zapytaliśmy Rafała Szymańskiego, który w latach 2006-2009 pracował w Muzeum Karkonoskim. Jego poglądy są zbieżne z opinią Gabrieli Zawiły. Wszystkim gratuluję, że wreszcie to stanowisko się zapełniło. Kilka lat temu idea stworzenia tego stanowiska miała na celu, taka była idea marszałka, żeby instytucje kultury zostały wspomożone przez ludzi związanych z biznesem, z ekonomią, z zarządzaniem, po to, aby instytucje kultury stały się bardziej otwarte na mieszkańca, na klienta, na gościa, żeby bardziej zbliżyły się do normalnych rynkowych przedsiębiorstw, a nie były takimi, powiedzmy, reliktami dawnej epoki. Miejmy nadzieję, że prezydent Józef Kusiak, jako doświadczony samorządowiec i człowiek, który wiele zawodów w życiu miał, poradzi sobie na tym stanowisku i życzę wszystkiego dobrego. Jest odpowiednią osobą, ma odpowiednie przygotowanie, doświadczenie. Obsadzenie stanowiska nieco inaczej komentuje jednak partyjny kolega Rafała Szymańskiego, również radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Mróz. No jest to wynik takiej, niektórzy mówią, nieformalnej czy formalnej koalicji Platformy i SLD w Jeleniej Górze. To jest, myślę, że to jest konsekwencja tych układów koalicyjnych, czy tych quasi układów koalicyjnych, które między Platformą a SLD w Jeleniej Górze funkcjonują. Zresztą nie tylko w Jeleniej Górze, bo i w mieście, i w powiecie, i w sejmiku. Wprawdzie być może to nie jest jakby taka oficjalna koalicja, ale widać, że nie tylko po nominacji pana Józefa Kusiaka, ale także innych nominacjach w mieście, że to tak mniej więcej funkcjonuje. No i tyle. No. Przyjmujemy to do wiadomości, że takie porozumienie między Platformą a SLD w Jeleniej Górze jest. Józef Kusiak w Muzeum Karkonoskim pracuje od minionego poniedziałku. Galeria Sudecka, pierwsze regionalne centrum handlowo-rozrywkowe w Jeleniej Górze, realizowane przez Echo Investment, otrzymała pozwolenie na budowę. Realizacja Galerii Sudeckiej odbywa się zgodnie z harmonogramem. Uzyskanie pozwolenia na budowę to bardzo dobra wiadomość, mówi Wojciech Gepner, Public Relations Manager Echo Investment SA. W styczniu tego roku rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem powierzchni dla hipermarketu Real i przebudową istniejącej części centrum handlowego Echo. Prace związane z nową, dobudowywaną częścią galerii rozpoczną się w maju. Proces komercjalizacji Galerii Sudeckiej przebiega bardzo sprawnie. Podpisano już umowy z pierwszymi najemcami. Centrum będzie dużo większe, w programie znajdzie się około 100 sklepów, a również restauracje, punkty usługowe. Wydaje się bardzo istotną informacją dla mieszkańców jest to, że powstanie tam 7-calowe kino Helios. Będzie większy parking na około 1200 miejsc. Powierzchnia całkowita obiektów wyniesie 53 000 m². Spółka Echo Investment posiada również decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej m.in. budowy ronda, która stanowić będzie centralny punkt układu komunikacyjnego obwodnicy miasta. Nowa galeria ma być największym tego typu obiektem w Jeleniej Górze. Ten potencjał jest potwierdzony analizami rynku, które były przeprowadzane. Również rozmawiamy z naszymi najemcami potencjalnymi i tymi istniejącymi. Bardzo dobrze postrzegają ten rynek. Świadczą też o tym umowy, które stale podpisujemy, między innymi umowa z hipermarketem Real, który zastąpi hipermarket Carrefour, grupa LPP, czyli znane marki Reserved, House, Mofito i Krop, nowa marka z tej grupy Sinsay. Prace związane z rozbudową galerii ruszą w maju. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na wiosnę 2014 roku. Na zakończenie dzisiejszego dziennika mamy dla Państwa zaproszenie na wystawę Znaki Czasu, Zapisy Przestrzeni, Fotografia, której wernisaż odbędzie się w Biurze Wystaw Artystycznych. Wystawa jest kontynuacją ekspozycji z roku ubiegłego, na którą składała się twórczość malarzy, grafików i rzeźbiarzy Kotliny Jeleniogórskiej. Tym razem prace to przegląd twórczości artystów i fotografów, dla których to medium jest podstawowym sposobem wypowiedzi. W zeszłym roku widzieliśmy pierwszą część dotyczącą malarstwa, rzeźby i rysunku, a w tym roku zapraszamy na wystawę fotografii. To będzie 36 twórców na 36 tym razem lat BWA. Zobaczymy najznamienitszych twórców fotografii zamieszkałych w Kotlinie Jeleniogórskiej, Ewę Andrzejewską, Wojtka Zawadzkiego, Janinę Hopgarską, Marka Liksztetta, Janusza Moniatowicza.
Nie będę wymieniać wszystkich, bo jest ich 36, ale naprawdę każdy z nich jest fantastyczny, reprezentuje zupełnie inną formę przedstawień fotograficznych, od fotografii cyfrowej poprzez fotografię podlegającą jakimś przeróbkom cyfrowym, aż po tradycyjną fotografię wywoływaną na papierze bromowym pod powiększalnikiem. Także to naprawdę gratka. Dla wszystkich miłośników fotografii, dla młodzieży, dla starszych zapraszamy serdecznie. Wernisaż wystawy rozpocznie się w piątek 25 stycznia o godzinie 17. Ekspozycja czynna będzie do 1 marca. To ostatnia informacja, jaką przygotowaliśmy dla Państwa w dzienniku. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Na prognozę pogody zaprasza Casa Wspólnota. Pizza dobra na pogodę i niepogodę. Grande Roma. Zapraszamy. Sprawdź ofertę i zasmakuj w naszym menu. Na piątek w regionie synoptycy zapowiadają zachmurzenie całkowite. Z rana temperatura od minus 8 do minus 11 stopni, ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali, wiatr słaby z południowego zachodu. Po południu wciąż pochmurnie, temperatura minus 9 stopni, ciśnienie 1010 hektopaskali, wiatr słaby z południowego wschodu. Dobrej pogody nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale gwarantujemy najlepszą pizzę i nie tylko. W Cieplicach, na Zabobrzu i na Ratuszu i oczywiście na dowóz. Na prognozę pogody zaprasza Casa Wspólnota.